Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sobie wyobraża rok 2049 na Śląsku? Zgodnie z umową, która była negocjowana z związkami zawodowymi, rozumiem, że to jest rok, w którym nie będzie już wydobycia węgla. Będziemy zdrowsi, bogatsi, piękniejsi. No co, to dla mnie jest to ciekawe, że po zmianie rządu w Niemczech zdaje się, że takie decyzje zapadną dużo wcześniej, znaczy oni w porozumieniu koalicyjnym. Takie decyzje, żeby być piękniejszym? Nie, decyzję taką, żeby szybciej wychodzić z wydobycia węgla, głównie tam brunatnego oczywiście. No, to nie jest wielka sztuka. Ukraina w Glasgow zadeklarowała, że szybciej opuści węgiel. Tak czy inaczej, pytam pana o to, ponieważ mam ciekawą wypowiedź nowego ministra, od wiceministra od górnictwa Piotra Pyzika. Ktoś na tym Śląsku będzie musiał mieszkać, 2049. Będą się urodziły dzieci, którym rodzice będą tłumaczyli, co to było górnictwo. I górnicy. I ja w ogóle sobie nie wyobrażam tej rzeczywistości. Ciekawe, prawda? No tak, ale to jeżeli takie słowa pana ministra wskazywałyby na to, że chciałby zamknąć kopalnię z 10 lat wcześniej, żeby nikt o nim nie pamiętał. Tak on to rozumie? Tak rozumiem. Natomiast jeżeli powiemy, że ostatnie będą zamykane w 49, to znaczy, że dzieci będą widziały te kopalnie jeszcze. No tak. I to wtedy nie będzie wspomnienia. Zwłaszcza, że 2149. Ale teraz żarty na bok, ponieważ 2 grudnia, jak zadeklarował pan wiceminister, Komisja Europejska ma dać zielone światło Polsce w sprawie umowy społecznej likwidującej górnictwo właśnie do 2049 roku. Słyszał pan? Słyszałem, tak. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja rozumiem, że pan nie jest człowiekiem od górnictwa, ale czy to jest w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę, że faktyczne negocjacje Polski z Komisją Europejską w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczęły? No tego do końca nie wiemy. Znaczy, może prowadzą jakieś negocjacje o charakterze niejawnym. Komisja Europejska ma duży margines działalności, ale na pewno będzie stawiała bardzo poważne wymagania. Innymi słowy, te rozmowy na temat tego, żeby dostać pieniądze na powolne wycofywali się z górnictwa, to oczywiście jest możliwe. Natomiast pieniądze na wzmocnienie wydobycia, to wątpię, żeby udało się zrobić. Ale o to właśnie tutaj chodzi. To są pieniądze na dopłaty właśnie do węgla, do wydobycia, dzięki którym na przykład taka spółka jak Polska Grupa Górnicza po prostu nie zbankrutuje na początku przyszłego roku. Ja myślę, że jeżeli bym chciał to pozytywnie interpretować, to tak, że rząd, a ministrowie będą chcieli ograniczyć sobie koszty i tak jakby Polska chciała dopłacać do wydobycia, to chciała pieniądze europejskie na koszty likwidacji, żeby tutaj ograniczyć koszty w ogóle pewnego działania. To jest w jakimś sensie logiczne, pod warunkiem, że rzeczywiście komisja uzyska od rządu pełen, czytelny program zmierzania do końca, czyli do zamykania kopalń. Panie pośle, tylko że to mówimy o jednym spotkaniu nowego wiceministra od górnictwa z Komisją Europejską, na podstawie którego Komisja Europejska mogłaby dać zielone światło na niedozwoloną do dziś pomoc publiczną. Tak? Transparentność to nie jest cecha tego rządu, więc nie jest pan pewien, że było jedno spotkanie, a może były jakieś tajne? To po co w takim razie cały ten proces notyfikacyjny, w którym rozstrzygają się tego typu kwestie, który ma trwać, jak słyszę, od pół roku, nawet do roku i który się jeszcze nie rozpoczął? Znaczy, słyszeliśmy, że został wysłany wniosek prenotyfikacyjny. Zresztą został wysłany wtedy, kiedy umowa miała być podpisana. To był dokładnie ten czas. To znaczy, rozumiem, że rząd, podpisując umowę ze związkowcami, równocześnie pokazał, że wysyła wniosek prenotyfikacyjny, który zmierza do tego, żeby uzyskać pieniądze. Ale równocześnie pamiętajmy, że ówczesny minister mówił, że a jeżeli się komisja nie zgodzi, to będą scenariusze inne. Wtedy, kiedy rząd będzie musiał dopłacić. W związku z czym ja też jestem bardzo ciekaw, to który scenariusz jest dzisiaj aktualny? Czy ten, który jest napisany dla komisji, czy ten alternatywny, o którym mówi pan minister? Którego się domagają jeszcze związki. 2 grudnia to już niedługo, więc przekonamy się, co to za zielone światło, albo jaki ma kolor w ogóle. Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Za sekundę Dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Jan Olbrycht, europoseł PO, jest z nami w piątkowy, piękny, słoneczny, ciepły poranek. Dzień dobry.
po raz drugi? Nie wiem jak u pana, ale ja tu jak jechałem do piekar, to raczej z tym słonecznym porankiem to trochę przesada. Ale ja rozumiem, że to jest pewna poetycka przenośnia dotycząca optymizmu. Tak. Dobrze pan to odczytał. Mam nadzieję, że państwo również, bo tak w ten sposób chciałem zbudować napięcie, bo będzie o pieniądzach jeszcze większych. Rozmawialiśmy o tych na górnictwo. Tam oczywiście one nigdy się pewnie nie skończą. Potrzeby naturalnie, ale teraz te pieniądze jeszcze większe tu i teraz. Czy Polska dostanie zaliczkę, w tym roku oczywiście jeszcze, zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy 4 miliardy 700 milionów euro? Tak. Tak, 4 miliardy 700, a dostanie? Nie potwierdzam informacji pana redaktora, że to jest 4,7 miliarda euro. Czy dostanie? Mam nadzieję, że tak, chociaż moja nadzieja spada z minuty na minutę, ponieważ ucieka nam czas i właściwie po to, żeby dostać zaliczkę w tym roku, a potem już nie będzie zaliczki, trzeba spełnić kilka wymogów. Trzeba mieć pozytywną opinię Komisji Europejskiej, której nie ma. Potem trzeba mieć zgodę Rady Unii Europejskiej, czyli głosowanie ministrów, którego nie ma. I trzeba mieć przygotowane dokumenty, podpisanie umowy o dotacje i kredyty, i tego też nie ma. W związku z czym... Ile to po kolei? Ile to wszystko, te wszystkie etapy trwałyby, gdyby to wszystko, jeżeli chodzi o kryteria i warunki, zostały spełnione dziś? Gdyby wszystkie te instytucje, o których mówię, chciały to, bardzo chciałyby to zrobić, znaczy mają dobre stosunki z polskim rządem, ufają polskiemu rządowi, gdyby chciały to zrobić bardzo szybko, są w stanie to zrobić w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o wymogi formalne, to Rada ma na przygotowanie głosowania 4 tygodnie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie będzie chciała się spieszyć, to ma 4 tygodnie na przygotowanie tego, czyli jeżeli do końca roku ma to wszystko być zrobione, no to koniec listopada to właściwie jest koniec możliwości. Marzeń od na ten temat? Ale miejmy nadzieję, że może rząd wykona pewne ruchy, w szczególności te, których oczekuje Komisja Europejska. Panie pośle, problem chyba polega na tym, że rząd uważa, że te ruchy już wykonał. Minister Puda, to człowiek od funduszy europejskich dzisiaj w rządzie Mateusza Morawieckiego, mówi tak, większość tych zapisów, które przedstawiliśmy, została już przyjęta lub zmieniona w ten sposób, że zostanie przyjęta. Natomiast w tej chwili sytuacja jest stricte polityczna, mówi pan minister. I ja pana pytam, jak to rozumieć? Komisja Europejska nie wierzy, czy nie chce wierzyć w deklarację polskiego rządu? Nie, z tego, co ja wiem, to rzeczywiście jest tak, i tu przyznaję rację panu ministrowi, że to, ta sama część taka rzeczowa, dotycząca inwestycji, dotycząca reform, podobno jest uzgodniona już w całości. Natomiast po to, żeby Krajowy Plan był zaakceptowany, muszą być spełnione warunki, jest 11. Jednym z tych warunków jest wskazanie dla Polski, które zawsze co roku jest publikowane, tak zwany semestru europejskiego. I tam jest wyraźnie mowa o niezależności sądów, która to niezależność nie jest kwestią polityczną, tylko w tym przypadku niezależność sądów jest niezbędna do właściwej kontroli i monitorowania. Wyobraźmy sobie konflikt wokół inwestycji finansowanych z pieniędzy europejskich. Jeżeli ten konflikt jest, to musi być do tego niezależny sąd, któremu ufają wszyscy i który będzie godny zaufania i który będzie rozstrzygał to rzeczywiście w sposób obiektywny, a nie na rzecz jakiejś grupy, jakiegoś lobby czy jakiejś partii politycznej. Dobrze, no, przyznajmy szczerze, Polska nigdy z tego typu problemami, w przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, problemów nie miała. Ja bardzo przepraszam, ale właśnie ma takie problemy. Znaczy nie ma problemów natury czysto korupcyjnej, tak, albo defraudacji pieniędzy. Tak, ale jesteśmy świadkami w tej chwili na przykład rozdawania pieniędzy europejskich bardzo określonym na przykład grupom, czy też chociażby samorządom. Jeżeli stosuje się kryteria polityczne tego, kto jest z nami, kto nie jest z nami, to jest ewidentny przykład korupcji politycznej. Natomiast nie jest to oczywiście korupcja w sensie takim dosłownym i w sensie defraudacji pieniędzy. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, ja to może wytłumaczę trochę na przykładzie. Dlaczego to jest takie ważne i ważna jest niezależność sądu, prokuratury i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że jakiś poseł do Parlamentu Europejskiego, na przykład źle wykorzysta pieniądze, które dostaje w Parlamencie Europejskim na podróże czy na inne rzeczy. Wyobraźmy sobie tak czysto teoretycznie. Prawda? I wtedy instytucja śledcza, którą jest OLAF, sprawdza to, rzeczywiście stwierdza naruszenie i co robi? Przekazuje to do kraju członkowskiego, do prokuratury.
I prokuratura ma podjąć działania, żeby to, ten cały proces zakończyć i wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli prokuratura jest niezależna, jeżeli prokuratura rzeczywiście działa obiektywnie, to będzie wyciągała konsekwencje w sposób sprawny i szybki. I teraz, dlaczego w liście Komisji Europejskiej do rządu jest pytanie, co ze sprawami, które przekazał OLAF do Polski i które się nie zakończyły? Co z nimi jest? Tam nie ma przykładu. Tam jest pytanie, że prosimy rząd polski o przedstawienie informacji, co się dzieje. Więc wie pan, na tym to polega. Są pieniądze podatników europejskich, one muszą być pilnowane w sposób niezależny, obiektywny, transparentny. Do tego jest potrzebna niezależność sądów. I teraz komisja mówi, proszę nam pokazać, w jaki sposób chcecie tą sytuację poprawić. Po pierwsze, likwidując Izbę Dyscyplinarną, po drugie, przywracając sędziów i do orzekania, i po trzecie, w ogóle rozpocząć pewne działania systemowe. Dobrze, to chwileczkę. Czy samo, bo to jest chyba to też wynika z, w ogóle z nastawienia polskiego rządu, czy samo pokazanie Komisji Europejskiej projektów ustaw, które mają rozwiązać ten spór, nazwijmy to o praworządność, załatwia, czy może załatwić sprawę zaliczki zwłaszcza tegorocznej? Ja zacytuję dokument, który Parlament Europejski wydał ostatnio. Mianowicie Parlament Europejski powiedział, obietnice nie wystarczą. W związku z czym nie może być zaliczki na podstawie obietnicy. Muszą być bardzo konkretne kroki, znaczy muszą być pewne konkretne działania, które mają być podjęte i wtedy jak najbardziej ta zaliczka powinna być przekazana. Ale nie może być takiego pisma, na pewno zastanowimy się nad tym, czy się zastanowić, czy to zrobić. Tylko jeszcze raz, minister funduszy, podobnie jak wcześniej inni członkowie polskiego rządu, powtarza dzisiaj, że proces legislacyjny trwa, bo my jesteśmy państwem prawa, to wymaga czasu, to się nie dzieje tak z dnia na dzień. Dlaczego czyli... z dnia na dzień? W jedną noc przecież można zrobić. czyli możliwe, że naszym argumentem będą nie tyle projekty, będą jednak projekty zmian, a nie same zmiany, ostatecznie. To oznacza, że ta część rządu, która nie chce pieniędzy europejskich, zwycięża w tej całej sprawie i doprowadzi do tego, że zaliczki nie będzie. A która część rządu nie chce pieniędzy europejskich? No, żadna nie mówi tego głośno, ale z działania, które prowadzi, wygląda na to, że jest cała część, myślę, że bardziej środowisko Solidarnej Polski, które wyraźnie powie na końcu roku, o, a mówiliśmy. Mówiliśmy, prawda, że nam nie chcą dać pieniędzy, które nam się należą. Natomiast to będzie oznaczało, że jeżeli nie podejmiemy konkretnych kroków my jako Polska, to oznacza, że to środowisko wzięło górę. To zanim przejdziemy do tej kwestii jeszcze, po raz trzeci minister Puda, Komisja Europejska cały czas wykorzystuje sytuację, chce, żebyśmy spełniali dodatkowe żądania, dodatkowe postulaty itd., itd. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, czy jeżeli nie dostaniemy nic teraz, to poczekamy na całość, ile? Do połowy przyszłego roku? Znaczy, to wtedy pieniądze będą wypłacane pod warunkiem, że będą osiągnięte etapy, które będą opisane w planie. Więc proszę zwrócić uwagę, najpierw trzeba zatwierdzić plan. Jeżeli w planie będzie napisane, że do jakiegoś czasu musi być osiągnięty określony efekt, na przykład jakaś część reformy, typu przegłosowanie jakiegoś projektu i tak dalej, albo na przykład jakaś część inwestycji, to wtedy pieniądze pójdą w ślad za wykonanym etapem. I one będą mniej więcej rozliczane raz na pół roku, co oznacza, że jeżeli jakieś etapy będą wykonane, wcześniej oczywiście, jeżeli plan będzie zatwierdzony. Jeżeli będzie zatwierdzony i jakiś etap będzie wykonany, to pieniądze będą mniej więcej w połowie przyszłego roku. Podejrzewam, że to jeżeli to chodzi o etapy, to będzie jakiś etap pierwszy, więc to na pewno będą mniejsze pieniądze, co dla rynków finansowych jest bardzo poważną kwestią, bo to, że nie wpływa do Polski 4,7 miliarda euro, to naprawdę ma poważne znaczenie dla złotówki. Wskazując, czy odwołując się do pierwszej części mojego pytania, tej, której przytaczałem wypowiedź ministra, wygląda na to, jeżeli to nie jest tylko taka, powiedzmy, gra medialna, że te obie strony, rząd, komisja, tutaj nie ma zrozumienia za bardzo. Nie, gwarantuję panu redaktorowi, że doskonale się rozumieją. Z tego, co ja mam... Kolejne dodatkowe żądania, dodatkowe postulaty ze strony komisji. My spełniamy, a oni chcą więcej. Jestem przekonany, moje przekonanie opiera się na różnego typu informacjach, że urzędnicy, którzy to negocjują, jeżeli chodzi o tą stronę rzeczową, czyli to są inwestycje, to są określone działania reform, to ci urzędnicy dochodzą do pewnego etapu, gdzie właściwie prace są prawie zakończone i trzeba dokończyć ten wymóg dotyczący monitorowania niezależności i wtedy już włączają się środowiska polityczne i wtedy one już tę sprawę traktują politycznie i rzeczywiście sprawa się blokuje. Ona nie jest polityczna, natomiast jest traktowana politycznie. Jak w takim razie, odnosząc się do tego, o czym pan już wspomniał, na te konkretne negocjacje wpłyną kolejne
Generalnie polityka ministra sprawiedliwości, przypomnijmy, że jest projekt zmian w sądownictwie powszechnym, z którego nie wynika na przykład, co właściwie z Sądem Najwyższym, co z Izbą Dyscyplinarną. Nie, to w ogóle pogłębia całą sprawę. Zaczynają coraz większe trudności. Już nie mówiąc o takich, proszę wybaczyć, sformułowanie, które się pojawia w dokumentach prawniczych, na przykład ekscesy, czy wydarzenia, jak chociażby kwestie dotyczące wyroku ostatniego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z czym to oczywiście pognębia całą sprawę. Dlatego też Komisja Europejska równolegle, bo to inna część komisji, inna dyrekcja, która zajmuje się kwestiami praworządności, nieprzypadkowo wysłała do Polski, do Węgier, taki list, który jest zresztą dosyć długi i który przedstawia całą listę spraw, która ma być wyjaśniona, dotycząca właśnie sądów, prokuratury, dotyczące powołania sędziów i tak dalej. A wyrok Trybunału też, znaczy sprawa w Trybunale w ogóle też na wniosek ministra Ziobry, dodajmy. Wygląda na to, że ta lista się będzie poszerzała na życzenie polskiego rządu. Znaczy, tak, nie wiem, czy do końca nawet nieoficjalnie, bo tego typu rzeczy też słychać w przestrzeni takiej medialnej. W PiS jest oczywiście obawa, że ta taka eskalacja napięcia w sytuacji tej, której jesteśmy dzisiaj z Brukselą, której stawką są europejskie pieniądze, będzie postępować po stronie ministra Ziobry. Tylko tak ludzkim językiem, po co ktoś w rządzie miałby torpedować działania własnego rządu, których celem są pieniądze dla własnego kraju? To jest to, że muszę przyznać panu ministrowi Ziobrze i jego współpracownikom, również na Śląsku, że oczywiście trafnie odczytują sytuację, ponieważ poręczyliśmy wszyscy kredyt, również my, a teraz nie chcemy wziąć pieniędzy z tego kredytu. To już jest dodatek mój, ale to, że poręczyliśmy kredyt, to jest prawda. Czego oczekują? Moim zdaniem akcja pod tytułem zniechęcanie do Unii Europejskiej trwa. Jest to akcja, która jest nastawiona na budowanie swojego własnego elektoratu. Im bardziej jest jesteśmy antyeuropejscy, tym większe mamy zaufanie w naszym elektoracie. I w związku z tym, a tak naprawdę pieniądze, z tego co słychać od prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie są problemem. To jest chyba nieaktualna narracja. Ale a słyszał pan zapowiedzi jednego z posłów Solidarnej Polski o tym, że 2027 rok to jest możliwa data przeprowadzenia w Polsce referendum, które dałoby odpowiedź, czy chcemy być, czy powinniśmy być jeszcze w Unii Europejskiej, czy już nie? To środowisko ma takich kilku dyżurnych ludzi, którzy mówią tego, czego nie chcą powiedzieć przywódcy. Mówią to w sposób nie najmądrzejszy, ale wychodzi... Tego, czego nie chcą powiedzieć gdzie? Przywódcy tego środowiska. Przepraszam, bo ja usłyszałem przywódcę. Nie. Nie, czy to jest dobry znak skojarzenie od w piątek rano. Tak, natomiast nie. Przywódcy nie chcą tego powiedzieć głośno, więc wypuszczają kilku ludzi takich, może nie najmądrzejszych, którzy te rzeczy mówią głośno, ale mówią rzeczy, o których myśli to środowisko. Przecież wielokrotnie to słyszymy. Na razie, dopóki dostajemy pieniądze, to jesteśmy, a jak już przestaniemy dostawać pieniądze, czyli będziemy więcej wpłacać niż dostawać, to wtedy... Czyli co, w tej chwili testowany jest model, w którym nie dostajemy pieniędzy? Tak. To jest model, oczywiście nie teraz, to jest jeszcze wiele lat przed nami, ale to jest... Ale teraz pieniędzy nie dostajemy. Nie, to tylko pokazuje, że traktujemy Unię Europejską tylko i wyłącznie jako źródło pieniędzy, a nie jako kwestię wspólnego rynku, bezpieczeństwa i tak dalej. W związku z czym budowanie tego typu narracji oczywiście jest również nastawione na określonego typu odbiorcę i na określonego typu reakcje. W związku z czym ja tutaj się specjalnie nie dziwię, że to myślę, że pan poseł, o którym pan mówi, zresztą z Opola chyba, to niedaleko, pan poseł tak myśli. On tak myśli, znaczy dopóki nam dają, to bierzemy, a potem w nogi. Po prostu zabieramy nasze manatki i uciekamy. W tym kontekście trudno też nie zauważać pewnego spotkania. Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, spotkał się z Europejskim Komisarzem Sprawiedliwości. Tak na początek, czy to z kolei będzie miało wpływ na kwestie pieniędzy dla Polski, termin ich przyznania, tego typu negocjacje, które się toczą? No pamiętajmy, że w tej chwili toczy się kilka spraw, to znaczy z jednej strony Krajowy Plan Odbudowy, czyli to jest kwestia ponad 60 miliardów euro, ale już za chwilę będzie budżet 7-letni, w związku z czym to dużo większe pieniądze, a temu budżetowi również będzie towarzyszyło
wprowadzenie zapewne po wyroku Trybunału mechanizmu praworządność i pieniądze. W związku z czym komisarz odpowiedzialny za te sprawy, który przyjechał do Polski, właśnie przyjechał po to, żeby zobaczyć, na ile różnego typu informacje, które do niego dochodzą, są prawdziwe. Chciałby na miejscu zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podejście rządu do spraw sądownictwa, do spraw systemu sprawiedliwości i tak dalej. Myślę, że spotkanie z panem Banasiem właśnie temu służyło. Zapewne uzyskał pełne informacje, które są w posiadaniu NIK-u na temat tego, co się dzieje. Rzeczpospolita napisała, że unijny urzędnik miał otrzymać szereg dokumentów, które, jak czytaliśmy w tekście, dokumentują różnego rodzaju przekręty władzy. To jeszcze zaraz o tym. Dodajmy tylko, że komisarz to nie jest jakiś urzędnik, tylko to jest przedstawiciel państwa członkowskiego, który jest w komisji. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, przede wszystkim ukrycie 21 miliardów złotych poza budżetem, czyli z kolei odnosząc się do pańskiej odpowiedzi, czyli KPO raczej nie, natomiast budżet unijny i tak zwane pieniądze za praworządność już tak. Czyli to jest powiedzmy jakiś odroczona kwestia. Mechanizm praworządność powiązany z pieniędzmi będzie dotyczył wszystkich funduszy. Wszystkich. Znaczy się zarówno budżetu, jak i funduszu odbudowy, a w budżecie również pieniędzy dla rolników, funduszu spójności i tak dalej. W związku z czym i to będzie dotyczyło wszystkich państw członkowskich i ewentualnie wstrzymanie pieniędzy bądź przeniesienie do rezerwy będzie proporcjonalne do naruszenia zasad praworządności. To nigdy nie będzie tak, że ktoś po prostu powie, że zatrzymuje. Mało tego, to nie będzie żadna decyzja komisji. Komisja Europejska, jeżeli stwierdzi naruszenie zasad praworządności, to przekaże to ministrom. I ministrowie będą to głosować. W związku z czym to też jest bardzo ważne, jakie relacje ma polski rząd z innymi rządami. Ponieważ ta ostateczna decyzja o wstrzymaniu jakichś pieniędzy będzie decyzją ministrów. Czy nie ma obaw, na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę, jakiej maści dokumentację przekazywał szef NIK komisarzowi, że zostanie to podciągnięte pod tak zwaną, jak to się mówi w Brukseli, systemową korupcję, której obawia się Unia w kontekście wykorzystywania przede wszystkim również pieniędzy. Tego wszystkiego, o czym pan mówił na początku. Pamiętajmy, że jeżeli występuje korupcja różnego typu, to wtedy powinny wchodzić organy ścigania. Natomiast w całym tym mechanizmie jest mowa o czymś innym. Mówi się o tym, czy system jest tak zbudowany w danym kraju, który gwarantuje, że nie pojawiają się zagrożenia korupcji. W związku z czym, jeżeli pojawiają się zagrożenia, czyli inaczej mówiąc, nie ma niezależnych sądów, nie ma sytuacji właściwej kontroli, transparentności i tak dalej, to wtedy można zastosować ten mechanizm. Wtedy, kiedy występują zagrożenia, a nie wtedy, kiedy występuje korupcja. Jak występuje korupcja, to wtedy powinny wchodzić prokuratury i rozliczać tych, którzy to robią. O tym właśnie mówię, również w kontekście tych konkretnych przypadków, o których wspominał, jak czytamy. Ale do tego jest niepotrzebny żaden mechanizm, do tego są potrzebne organy ścigania. Tak swoją drogą, szef najważniejszego organu kontrolnego spotyka się z europejskim, czy składa skargę na polski rząd do Europejskiego Komisarza Sprawiedliwości. Przyznam... Nie wiem, co to jest. Niech pan spojrzy na to inaczej. To się w głowie nie mieści, proszę komisarz, pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i że to nie przyjeżdża ktoś z zewnątrz, tylko ktoś przyjeżdża z wewnątrz. To znaczy jest to osoba, która jest członkiem kolegium komisarzy. Nawiasem mówiąc, również jest tam polski komisarz, który jak na razie w tych sprawach milczy. Natomiast przyjeżdża komisarz, czyli jeden z komisarzy. Wszystkie decyzje w komisji są podejmowane tylko i wyłącznie kolegialnie i on nie tyle... ktoś mu donosi, tylko on odwiedza wszystkie instytucje, które dysponują informacjami. Zaczyna od kogo? Od tego, kto kontroluje i chce od niego wiedzieć, na czym to polega. Jest to dosyć logiczne. Co innego, gdyby pan prezes Banaś wziął papiery, pojechał do Brukseli i potajemnie spotkał się i doniósł. Natomiast w tym przypadku komisarz po prostu przyjeżdża w sposób otwarty i prosi o wszystkie informacje, które są w tej chwili w naszym kraju. Panie proszę, na koniec jeszcze, zanim pożegnamy się, słowo na temat sytuacji na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. To chwilowe uspokojenie? To jest chwilowe uspokojenie? Co z niego wyniknie i jak pańskim zdaniem ta sytuacja w ogóle w kontekście też ostrej zimy, która przed nami być może rozwinie się do końca roku? No, sytuacja jest dramatyczna i oczywiście ma charakter absolutnie międzynarodowy. To jest próba destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej przez Łukaszenkę. Na pewno wspierana... Za którą...
za którą stoi oczywiście, oczywiście tak zakładamy wszyscy, stoi władze Rosji, zainteresowane właśnie taką destabilizacją, to ma bezpośrednie konsekwencje dla Polski, ale również dla całej Unii, począwszy od Niemiec, dlatego reaguje Unia. Ja muszę powiedzieć, że kiedy słuchałem komisarza Schinasa, który mówił o tym, że pojechałem do różnych państw, z których ludzie wylatują, i nie prosiłem o różne rzeczy, tylko pojechałem jako komisarz i w imieniu całej Unii ostrzegłem, że linie lotnicze tych państw nie będą wpuszczane w ogóle do Unii, to wywołało niezły efekt. Więc potem, jeżeli słyszałem, że polskie władze mówiły, że zadzwoniły do kogoś i rozmawiały, to muszę powiedzieć, i potem mówiły, że załatwiliśmy, to jest delikatnie mówiąc przesada. Inaczej mówiąc, działanie wspólnie, razem, i to takie zdecydowane, ostre, jest tutaj kluczem do całej sprawy, i ponieważ sprawa się nie zakończyła, tylko sprawa trwa, bo pamiętajmy, że ci ludzie, co prawda częściowo już wyjechali z powrotem, ale to niewielka ilość, nie wiadomo, co jeszcze Łukaszenko szykuje nam i tym ludziom, i dlatego tym bardziej trzeba zacieśniać współpracę z innymi państwami Unii. Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. Weekendu również, w jak najlepszej pogodzie i jak najlepszym zdrowiu. Czasy są trudne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.